Dzień dobry, szczęść Boże. Miło mi Państwa powitać. Film albo ukaże się jeszcze dziś wieczorem, albo jutro rano. Ze mną w studiu wydawnictwa Freedom Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Jacku, odwiedziłeś dzisiaj Częstochowę, święte miejsce. Powiedz dlaczego, co Cię sprowadza tutaj w te... Nie, Częstochowa, z tego co wiem, to świętym miejscem nie jest, wręcz chyba przeciwnie, na mapie Polski może konkurować z Łodzią i ze Szczecinem. Tak, ale no, sprowadziły mnie tu sprawy, że tak powiem, prywatne, a przy okazji stwierdziłem, że odwiedzę miejsce, z którym Fundacja Darma współpracuje. No tak, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą, ale wydawnictwo Freedom zostało już chyba w ubiegłym roku oficjalnym partnerem i dystrybutorem Fundacja Darma. U nas Państwo mogą dostać książki, które Fundacja wydaje. Są to dosyć istotne i poczytne książki. Jak to ktoś stwierdził, dużo osób związanych z wojskowością i służbami je czyta, ale nie każdy się przyznaje do tego, co było dosyć śmieszne, ale prawdziwe, ponieważ no, jako osoba, która ma wgląd w te wszystkie roda firmowe, mogę Państwu powiedzieć, że osoby z trzyliterowymi no, stopniami przed nazwiskami też się zdarzają, też zamawiają książki, co jest bardzo miłe i dobre, no bo jednak powinno się korzystać z wartościowej lektury. Ja tutaj rozpocząłem taki cykl z Konradem ze Stopą, trochę bardzo śmieszkując, czyli rozmawiamy sobie o książkach, ale rozmawiamy o wielu innych tematach. Mhm. Jacku, ty jako ekspert od broni i taki ekspert troszkę od wojskowości też, chciałbym się Ciebie zapytać, bo do książek przejdziemy za chwilę, dobrze? Chciałbym się Ciebie zapytać, jak to jest z polskim wojskiem? Czy ono jest ułożone tak, jak być powinno? Czy cała ta struktura polskiego wojska jest zgodna z metodami tej sztuki wojennej, czy jak to się bardzo poważnie nazywa, o czym mi mówiłeś, natomiast ja nie zapamiętałem tego pięknego stwierdzenia, schematu, czym się obecnie teraz zajmujesz. Nie wiedziałem, że masz aż tyle czasu, ja na pewno nie mam kilkunastu godzin, w związku z czym może w skrócie. Po pierwsze, nie czuję się ekspertem od broni. O wojsku cały czas się uczę. Już 20 lat w sumie, nie licząc młodzieńczych czasów. Ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat. Czego owocem jest właśnie praca fundacji i to, z czego wielu ludzi się śmieje, na przykład, że nie wiem, jednoosobowa fundacja, z tej prostej przyczyny, że powiedzmy, takie historycznie wygląda to tak, że mamy system w pułkach myśliwskich amerykańskich, czy grupach lotniczych myśliwskich amerykańskich podczas II wojny światowej. Każdy sobie rzepkę skrobie, w związku z czym mamy mnóstwo pilotów po kilku zestrzeleniach. Bardzo mało asów czy ekspertów, mówiąc po niemiecku. I jest schemat, to jest schemat amerykański. Schemat niemiecki jest taki, że jest jakiś jeden, w cudzysłowie, ekspert, bo tak to Niemcy nazywali, a nie asami, na którego robi cała eskadra. I fundacja jest właśnie w ten sposób zbudowana z różnych przyczyn, nie do końca zaplanowanych wcześniej. No najlepsze tak. Są spontane podobno, tak? I kreowanie... Nie. Improwizacja jest najgorszą wersją planowania, ale tak wyszło, powiedzmy, woda się układa wzdłuż kamieni w potoku. I tak nam wyszło, że ja robię za twarz fundacji. Na szczęście nie jestem jedyną głową w fundacji. I ktokolwiek, kto przeczytał, nie tylko zakupił, ale przeczytał którykolwiek z raportów fundacji, tak, ja się to wtrącę, od razu to widzi. Bo to jest bardzo istotne, że, drodzy Państwo, oprócz kupowania książek trzeba je jeszcze czytać, tak? Co nie jest do końca oczywiste, biorąc pod uwagę nawet moją osobę, do której ciągle powiększa się starta książek do przeczytania, a nie maleje. Ja w tym roku starałem się mocno nadrabiać książki. Też nie jestem w tej kwestii bez winy. Co do Wojska Polskiego, w olbrzymim publicystycznym skrócie, polskie wojsko jest masą upadłościową po tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim.
Jeżeli spojrzymy na sprzęty, to właściwie to jest po prostu masa upadłościowa, to znaczy pojawiły się jakieś rosomaki, ale nie mają zdolności przeciwpancernych, pojawiły się jakieś F-16, ale to są ilości niedostateczne według analiz polskiego sztabu z lat przed rokiem 2000. Także tu i gdzieś tam wyspowo się coś pojawia, natomiast nie tworzy to efektu, uwaga, zgodnie z nową mową, synergii. To znaczy nie tworzy to całościowej spójności właśnie według tego, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, czyli doktryna, organizacja, to jest taki akronim anglosaski, oczywiście mający polski odpowiednik i rosyjski, chiński i tak dalej. Amatorzy mówią, powiedzmy, o czołgach, profesjonaliści mówią o logistyce, a tutaj, powiedzmy, oprócz logistyki, oprócz sprzętu trzeba dodać ludzi, przywództwo, doktrynę, organizację, trening, trzeba dodać infrastrukturę, która też jest masą upadłościową, znacząco okrojoną, bo przecież wszyscy kojarzymy w naszych miastach i miasteczkach tereny powojskowe, które już nie są wojskowe. I to jest problem przy ewentualnej próbie rewitalizacji Wojska Polskiego rzeczywistej, a nie śladowej czy PR-owej, tak jak mamy to do czynienia przez ostatnie 4-5 lat. Wejdę Ci w słowo, bo czym jest doktryna? Metodą rozwiązywania problemu. Czyli skąd się to bierze? Wojsko i doktryna wojskowa, tak? Do czego to służy, z czym to się je? No bo umówmy się, że nasi oglądacze i czytacze nie są na takim poziomie jak ty, aczkolwiek pewnie dążą do tego, aby się zbliżyć. Mamy Wojsko Polskie. Jaka jest doktryna Wojska Polskiego? Czy w ogóle ona istnieje? A czy może to znowu wtręcę taki tłumaczący czy prostujący? Na szczęście spora część widzów fundacji ma nawet często dużo większą wiedzę od mojej. I nagrywamy na kanał wydawnictwa Freedom i tutaj tu okay. Naprawdę są... Ale mam nadzieję, że ludzie skuszeni nazwą Adarma czy moim nazwiskiem też zerkną. I to jest ten wielki atut moim zdaniem fundacji, że nawet jeśli mówię coś nie do końca językiem wojskowym, slangiem wojskowym, czasami niektóre rzeczy muszę troszkę omijać z różnych przyczyn, to ludzie, którzy są w środku i którzy mają większą wiedzę ode mnie, doskonale wiedzą, o czym mówię i potrafią to rozwinąć dalej, myśl, tylko często nawet nie mogą, tak, bo dotykamy rzeczy, które widać tak naprawdę po rzeczach, które nie są jawne, choć oczywiście nie tylko, bo ja nie mam dostępu do rzeczy niejawnych, a jednak je widzę, dlatego, że w inny sposób patrzę i dlatego, że pomagają mi ludzie. To jest właśnie taka symbioza moim zdaniem, tak? Czy ja patrzę z zewnątrz, czyli nigdy nie byłem w Wojsku Polskim, co oprócz wad ma też zalety, bo patrzę właśnie z zewnątrz i jestem w stanie zadawać pytania, których oni by nie zadali, bo nigdy by jakby... Z rutyny wynika pewien schemat myślenia, a ja w nim nie jestem. Natomiast oni natychmiast mogą mnie naprostować, jeżeli coś jest ewidentnie wadliwe. I teraz właśnie dlatego wydaje mi się, że to może być cenne, co robi fundacja, że jako fundacja staramy się zrobić coś, z czym jest kłopot przez ostatnie 20 lat, czyli albo od 2009 roku, od zniesienia poboru. Czyli tłumaczenie spraw wojskowych dla ludzi spoza wojska. Bo w czasie, kiedy był pobór, każdy albo był w wojsku, albo miał kuzyna, czy brata, czy wujka. Albo starał się o kategorię D. Ale chodzi o tych, którzy się nie starali, tak? I którzy mieli doświadczenie i im pewnych rzeczy się nie dało, mówiąc kolokwialnie, wcisnąć kitu by się nie dało, tak? Przykład most saperski w Warszawie budowany 3 doby, który zgodnie z normami powinien być zbudowany w nocy o północy przez kilka godzin i budowany nie przez jedną jednostkę, a bodajże 2 czy 3 saperskie, czyli znaczy się, że albo ludzi nie mieli, albo sprzętu. Coś nie grało. Stykło, tak? Coś nie stykło, mówiąc brzydko.
No ale takie rzeczy będą widzieli ludzie, którzy byli w wojsku, tak? Natomiast ludzi można mamić, no bo ilość wojska zmalała, ilość ludzi, którzy byli w zasadniczej służbie wojskowej, zmalała. Stąd jest oderwanie, zerwanie tego naturalnego kontaktu pomiędzy wojskiem a społeczeństwem, co jest bardzo niebezpieczne i raczej typowe dla wojsk najemnych, których my nie mamy. I teraz, czyli mamy tak, infrastruktura, sprzęt, są masą, organizacja częściowo, są masą upadłościową po PRL-u, doktryna właściwie też. To znaczy, o ile wcześniej w doktrynie mieliśmy napaść na Danię i na kraje Beneluxu, to dlatego, że nam narzucił większy brat. To teraz mamy doktrynę obrony w sojuszu, dlatego, że tak chcieliśmy i tak nam narzucił starszy brat, ale też chcieliśmy. Dlaczego? Z kompleksów narodowych uznaliśmy, że absolutnie nie jesteśmy w stanie się obronić sami. I rzeczywiście, po 30 latach demontażu resztek, ja wiem, że niektórzy się obrażą o ten skrót LWP, bo to jest takie śmieszne, nie? Że ja mam coraz większy szacunek dla tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego ze względu na fachowość, którą straciliśmy. I konsekwencje działania, czy... Nie, no oni byli trzymani na krótkiej smyczy. Rosjanie naprawdę sprawdzali, czy to działa. Nie pozwalali nam wchodzić na poziom doktryny albo przywództwa, bo to było zajęte przez Rosjan, ale pilnowali, żeby alarmowe stawianie jednostek, żeby gotowości, sprzęt, kadry, żeby to wszystko było gotowe na wojnę po prostu, bo mieliśmy tą Danię podbijać. Dzisiaj mamy toczyć walki obronne z założeniem, że bronimy się przez 30 dni sami, przy czym wiemy, że nie jesteśmy w stanie się obronić sami. Amerykanie wiedzą, że te 30 dni nie jesteśmy w stanie się obronić sami. I nawet to amerykańscy wojskowie w Polsce mówią, cytat z pamięci, przecież nie będziemy wyskakiwać za Wisłę, bo na wschód, bo wiemy, że nie dacie rady niczego na wschód od Wisły obronić, tak? To jest cytat z amerykańskiego oficera stacjonującego w Polsce. No ale polscy oficerowie oczywiście wielu też tak myśli i jesteśmy w takim kołobłędzie, tak? Musimy być sojusznikami, bo bez nich się nie obronimy, ale ponieważ mamy sojuszników, to nie musimy się martwić o obronę. I efekt jest taki, że oni nas nie szanują jako sojusznika, bo nie mamy sprawności, gotowości, jakości sprzętu, przywództwa, doktryny spójnej z sytuacją. A przez to my tym bardziej chcemy się wkupić w ich... Bo wiemy, że bez nich nie mamy szans. Tak, jak mi tu powiedział jeden publicysta niedawno, prywatnie członek mojej rodziny, pan Jakub Majewski, mój brat cioteczny. Dobra zmiana jako doktrynę metody myślenia strategicznego, może nie wojskowego, wybrała... Jaka jest różnica, powiedzmy, między Trumpem a Bidenem? Trump mówi, guzik mnie obchodzą idee, macie nam zapłacić za to, że będziemy was bronić. A Biden by powiedział, guzik mnie obchodzą pieniądze, ma być LGBT+, nie? I teraz będziemy mieli, jeśli wygra, co jest teoretycznie przecież możliwe, Biden, to będziemy mieli i hańbę, i wojnę. Znaczy najpierw zapłacimy jak paserowi, tak? Przestało, tak, no. A potem i tak będziemy musieli wprowadzić ideologię, bo wymuszą na nas, bo no, nawet Trump może to zrobić, tak? Nawet Trump, bo on jednak przed tą degeneracją cywilizacyjną się kłania w pas w Stanach Zjednoczonych, co widać po pani Mosbacher, która twierdzi tutaj, że po złej stronie historii jest Polska. Tak, tak, natomiast... Dwojga diabłów do wybrania, jednak Trump można powiedzieć, że jest mniejszym złem i bardziej chyba przewidywalnym na ten moment, bo to wiemy... Znowu, tutaj się odwołam znowu do towarzysza zabaw z dzieciństwa, pana Jakuba Majewskiego, który opisał bardzo ładnie historię Królestwa Judy ze Starego Testamentu. To jest opisane, znaczy on jakby... spojrzał na to ze współczesnej perspektywy i naszych problemów. Pytanie, czy się oprzeć na Egipcie, czy na Babilonie, tak? Bo sami nie damy rady na pewno. I odpowiedź jest oprzeć się na Bogu i na własnych wysiłkach, tak?
W związku z czym nie Biden, nie Trump, nie Ameryka albo Rosja, nie Ameryka albo Niemcy, ale tylko żebyśmy w jakikolwiek sposób sensownie mogli z nimi wchodzić w jakieś relacje, przywróćmy gotowości, przywróćmy porządek. Ja wiem, że to są marzenia ściętej głowy na dzień dzisiejszy. W sądownictwie, w praworządność przywrócić godność polskiemu obywatelowi poprzez przywrócenie prawa do obrony koniecznej, nie teoretycznie, a de facto, poprzez niekaranie obrony koniecznej bez względu na koszt zdrowia czy życia napastnika, poprzez danie w ręce obywateli broni zgodnie z polską tradycją przecież, a nie jakąś tam zamorską, amerykańską. To my byliśmy najbardziej uzbrojonym narodem w Europie w XVIII wieku jeszcze. I nie, co muszę niestety wielokrotnie powtarzać, to nie sprawi, że nie będziemy, że będziemy bezpieczni, że nikt nas nie napadnie, tak? W XVIII wieku już to sprawdzaliśmy, mieliśmy najbardziej uzbrojone społeczeństwo, ale zdemoralizowane, z zepsutą administracją, z zepsutym sądownictwem i efekt był taki, jaki był, że dostaliśmy baty bez wojny. W związku z czym samo społeczeństwo uzbrojone to jest za mało, to przywraca godność obywatelom, ale jest niezbędne, żeby ci ludzie byli dobrymi żołnierzami, bo epoka napoleońska pokazała, że polski żołnierz był świetny właśnie dlatego, że był przyzwyczajony do tego od pokoleń, że posiadać broń to jest normalna sprawa. Po części mi odpowiedziałeś na to pytanie, natomiast na pewno jak je zadam, to powiesz, że go nie lubisz. Jacek Hoga zostaje ministrem wojny. No i teraz daj mi w 2 minuty, powiedz mi, co robisz z wojskowością naszą, tak? Ja tylko jedno wiem, że wojskowe okręgi gospodarcze, będąc rezerwistą, no nie sprawdzają się, delikatnie mówiąc, bo tak, przetestowałem to na własnej skórze. Ale są te 2 minuty. Od czego zacząć czyszczenie stajni Augiasza? Czy najpierw Wogi. To jest bardzo dobry przykład na zamieszanie doktryny. Wogi są do wojny misyjnej, to znaczy jak wysyłamy ukompletowane jednostki, bataliony na przykład, tak, batalionowe grupy bojowe, jak to ładnie, modnie się dzisiaj mówi, bo nie może być po prostu batalion, do Afganistanu, czy gdzieś do Zanzibaru, czy Bóg wie gdzie jeszcze, to takie wogi są wygodne. Natomiast jeśli mamy mieć klasyczną wojnę u siebie, to logistyka musi być pod dowództwem jednostki i to by była rzeczywiście bardzo ważna rewolucja, a tak mamy sytuację, w której doktrynalnie poszliśmy do przodu po 2001 roku, no bo teraz już nie obrona przed... Przecież Rosja była sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w wojnie przeciwko terroryzmowi, tak? Łączność polskiego wojska pomiędzy Afganistanem a Polską była przy pomocy mediów rosyjskich, tak? Na przykład. Dlatego dzisiaj mało kto pamięta takie rzeczy. No i raczej nie powinniśmy tego mówić, nie? Bo to... Czemu? No tak było, no. Wiesz, tak było, ale po co o tym mówić? To niedobre jest. I te wogi właśnie są spadkiem po doktrynie takiej misyjnej, absolutnie nie przystającą do potrzeb wojny, do logistyki wojny tutaj u nas. I sprawiają teraz wiele problemów. I teraz powinienem te 2 minuty, tak? Które tak, nie, ja tak dałem takie przykładowe 2 minuty, ale powiedz mi, no bo wiesz, ja bym zawsze... chciał, żebyśmy sposób myślenia o wojsku, może tak, niedawno mówiłem, żeby przyrównywać to do hydraulika, czyli jak przychodzi do ciebie hydraulik, to nie mówisz mu, jak ma to zrobić, Tylko pytasz, działa. Jakie są opcje, ile to będzie kosztować i kiedy będzie zrobione, tak? Jak jeden z moich przyjaciół się śmieje, jak musisz złotą rączkę użyć w domu, to jest tak, szybko, dobrze, tanio, wybierz 2. Tak. Jesteśmy w takiej sytuacji właśnie, szybko, dobrze, tanio i musimy wybrać 2 z 3. I nigdy nie jest fajnie, proszę popróbować kombinacji. A inny sposób spojrzenia na wojsko to jak na klocki Lego. Znaczy mamy drużyny, które powinny być jakimś tam modulikiem, który jest wewnętrznie spójny. Jak połączymy 3, dołożymy dowództwo do tych 3, dołożymy wsparcie, to ma być taki moduł plutonu, bardzo logiczny. Plutony składają się w logiczne kompanie. To wszystko oczywiście z góry musi wynikać z doktryny, natomiast nie chodzi o to, żeby minister wojny, wolałbym wojny niż obrony. Nie, dlatego powiedziałem wojny. Ktokolwiek by nim nie był, żeby wymyślał, jaki karabin mamy mieć w wojsku, bo to nie jest
jego działka. Tak. To jest taki poziom szczegółowości, że każdy, kto był nastoletnim chłopcem, z radością się pochyli nad tym, czy to ma być taki karabin, czy inny. Jest to całkowicie pomijalne, nawet z perspektywy wojskowej. Tak? Ja wiem, że możemy się cieszyć, że mamy groty, albo inni żałują, że nie mamy M4, czy Heckler Kochów, cokolwiek, nieważne. AKMS-y też by były dobre. Wszystko, co jest samopowtarzalne i ma magazynki, jest na w miarę znośną amunicję, byłoby wystarczające, jak dodamy do tego kolimator, czyli lunetkę, czy co któremuś tam termowizję. I to jest pomijalne, tym nie ma co się zajmować, zwłaszcza z poziomu ministerialnego. Ministra powinna spójność tego akronimu interesować, czyli organizacja, czy jest dostosowana do doktryny. Czy doktryna jest dostosowana do tego, jakie mamy rzeczywiście teraz zapotrzebowanie, bo to się zmienia. Mhm. Czy wyszkolenie, czy trening jest taki, żeby ta organizacja spójnie działała. Czy logistyka jest zabezpieczenie materiałowe, amunicja, rezerwy sprzętowe, czy sprzęt jest na chodzie, tak? Bo co z tego, że będziemy mieli kadry, jak nie będziemy mieli sprzętu? Albo co z tego, że mamy nowe kraby, jak rezerwistów nie szkolimy na te kraby, a te kraby w ogóle nie mają pełnych obsad, a powinny mieć po 2-3 załogi, tak? W razie czego. Mhm. I tak można by dodawać, tak? Potem przywództwo, tak? Chcemy mieć samodzielnych generałów, a nie wycieraczy dywanów u ministra, którzy się kłaniają, żeby mieć kolejną gwiazdkę przed czasem, albo wbrew swoim kompetencjom, jak to czasami bywa. Chodzi o to, żeby oni potrafili wykłócić się z ministrem, żeby mieli własne głowy, po to mają być generałami w końcu, a nie popychadłami, żeby mieli samodzielnych pułkowników, którzy będą w stanie się przeciwstawić, jeżeli generał za szybko poleci gdzieś z jakąś myślą do przodu, albo nie będzie używał narzędzi, jakich ma, na przykład sztabowych, tak? Po to są sztaby rozbudowane, być może za bardzo, z dużym prawdopodobieństwem, żeby ono... To jest narzędzie dowódcy, tak? A nie, że przyjdzie tu minister i powie, że macie kupić taki czy inny sprzęt, bo nasz nowy sojusznik poprosił, żeby to kupić, bo akurat fabryki są w takim stanie, który jest swing state, czyli dobrze by było, przepraszam, żeby miejsca pracy się zgadzały, to nie jest sposób kupowania sprzętu wojskowego, a niestety to ma miejsce. Okej, to jeszcze jedno doszczegółowienie. Nie wiem, w czyjej kompetencji jest wymyślenie doktryny, ale jaką doktrynę Jacek Hoga by wprowadził, biorąc pod uwagę warunki? Tak, oprzyjmy się na Panu Bogu i własnych siłach, ale musimy jednak odnaleźć się, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I jak powinna wyglądać doktryna Wojska Polskiego według Jacka Hogi? To jest za skomplikowane pytanie na tak krótką rozmowę i bez danych, które leżą w ministerstwie, a nie w biurze fundacji. Natomiast wydaje mi się, że doktryna i organizacja powinna być na tyle uniwersalna, żeby była w stanie przetrwać ewentualne zmiany sojuszy w którąkolwiek stronę. Niekoniecznie zrobione, ale żeby sojusznik miał świadomość, że jesteśmy w stanie przeprowadzić tą zmianę, tak? To już sprawia, że inaczej się rozmawia. Prowadzisz wydawnictwo, jakbyś był uzależniony od jednej drukarni ostro, to jest naturalne, że po roku, dwóch by mieli odruch, tyle już dla ciebie robimy, jakość ci się zawsze podobała. Wiesz, że koszty wzrastają i tutaj już by mogło być... Ale to się dzieje. No właśnie. To się dzieje. Dywersyfikacja jest zawsze potrzebna i konieczna, nawet tylko po to, żeby od czasu do czasu sprawdzić cenę u kogoś innego, tak? No właśnie. I tak samo jest w wojsku. I doktryny, co do doktryny, wydaje mi się, że powinno to wyglądać tak. Cywilne przywództwo, czyli politycy, niestety demokratycznie, współcześnie, mówią, jaki jest problem, jaki jest potencjalny przeciwnik, jaki potencjalny sojusznik. Wojskowi wymyślają warianty, doktryn, jakimi możemy to zrobić, z kosztorysem i z czasorysem, że tak powiem, dojścia do punktu możliwości użycia tej doktryny. No i wtedy mamy test wyboru dla polityka, tak? Ale odpowiedzi są przygotowane przez wojskowych. Okej. Przejdźmy może do książek, bo o nich chcieliśmy porozmawiać. Moi drodzy,
Może wepcham się przed gościa i zaanonsuję, bo jemu nie wypada, bo to jest bardzo skromny człowiek, w odróżnieniu ode mnie. Jacek Hoga, Dzieci i broń, książka, którą tutaj poleca ksiądz Grzegorz Śniadoch. Książka, którą udało nam się popełnić razem w kooperatywie jeszcze z dwójką osób, z Krzysztofem Lechem Ukrzą i Anną Maj. Jest to taka dosyć długa rozmowa na temat tego, co jest najważniejsze w życiu, a najważniejsze według Jacka Hogi są dzieci i broń. I broń. W tej kolejności i w tej hierarchii. Jest to książka, która powstawała około pół roku czasu. Rodziła się podczas kilku, bądź też może nawet kilkunastu rozmów. Była uzupełniana, cieszyła się naprawdę dużym zainteresowaniem. Ta książka ma już przeszło rok czasu, o ile się nie mylę. Półtorej nawet. Natomiast ona dalej, moi drodzy, schodzi. Jeśli chcielibyście zapoznać się z wewnętrznym światem i poglądami Jacka Hogi na wiele spraw, które co mnie zawsze urzeka i u Jacka, i u Radosława Patlewicza. Tak, nie. Człowiek prowadząc biznes czasem musi powiedzieć tak, ale myśli nie, albo powiedzieć nie, jak myśli tak. Nie musi, ale niestety tak się czasem dzieje. Natomiast i czy u Jacka, czy u Radosława Patlewicza jest tak, nie i nie ma od tego odstępstwa. Ja to bardzo cenię. I po przeczytaniu tej książki, po takim rozmowie, przeczytaniu, czułem się poniekąd trochę brudny, że ja nie jestem, że dla mnie ten świat nie jest taki do końca oczywisty. Bardzo Państwu polecam. Tutaj jeszcze jest Jacek z synem, bo oprócz tego, że jest osobą prowadzącą Fundację Adarma, tak? Czy tam tą główną głową, na której grają inni zawodnicy, tak? Messi, Fundacja Adarma, to jest też myśliwym. Tak, z czego czasami ludzie robią zarzut. Co jest bardzo zabawne, zarzuty do łowiectwa mogą mieć naprawdę tylko ludzie kupujący mięso w lodówce z hipermarketu, mieszkający w dużym mieście i nie wiedzącym. Proszę się spytać znajomych rolników, co by się stało, jakby tak myśliwi przez 3 lata przestali dbać o to, żeby ktoś kontrolował populację zwierząt łownych w Polsce. Zapewniam, że byłoby to zabawne nie z perspektywy myśliwych, tylko w cudzysłowie zabawne oczywiście. Wręcz tragedie by mogły być finansowe, ale nie myśliwych, a rolników właśnie. To znaczy na pewno po roku czasu byłoby, tak jak w innych krajach, że byłby urząd taki, po prostu by wynajmowani zostali myśliwi do regulowania populacji, tak? No bo to musi się dziać, tak? Jeśli nie robią to koła łowieckie, które... No ktoś musi to robić. Dzierżawią. No właśnie. Albo będziemy mieli hobbystów, którzy robią to za własne pieniądze, albo będziemy płacić urzędnikom, żeby to robili, żebyśmy mieli zawodowych myśliwych, co mogłoby być ciekawym zawodem w sumie. Ale nie postulujemy tego. Nie podsuwajmy tego, ja się dopiero uczę tego fachu, ale widzę, jak wielka tradycja, kultura i dlaczego to jest tak znienawidzone, tak? To właśnie wszystko to, co ma takie solidne, kilkusetletnie fundamenty, musi być znienawidzone przez współczesny świat. To jest dobra intuicja lewicy, tak? Pomijając to, czym często niestety było łowiectwo za PRL-u, bo nie ma co udawać, że tak nie było i czego resztki do dzisiaj niestety czasami widać. Nie ma tutaj co kanonizować czegoś, co dotyczy 100 tysięcy ludzi, tak? Przeszło 100 tysięcy. To naprawdę nie ma czego kanonizować PZL. Nie wiem, czy by miał w rankingach popularności wśród myśliwych w Polsce powyżej 10% poparcia. Myślę, że w okolicach 3%. Ale myślę, że łowiectwo możemy zostawić na inny, tak, na inny raz. Jacku. Tutaj są 4 pozycje fundacyjnych raportów. I tak fotoplastykon jeszcze jest kilkanaście do kupienia. W związku z czym tak sobie pomyśleliśmy, że ja poświęcę tą chwilę i sprawię, być może, mam nadzieję,
komuś radość, że dostanie te materiały fundacyjne, bo przecież nie moje, dlatego tu nie ma mojego nazwiska. Ale jako prezes, powiedzmy, się podpiszę, bo przecież nie autor. Autor w sensie odpowiedzialności prawnej czy moralnej. To tak, bo tu w raportach fundacji z definicji nie ma nic, co by nie przeszło przez moją głowę. To znaczy cenzurę? Nie, niekoniecznie. Zdarzają się drobne rzeczy, co do których jestem w stanie polemizować i nie wierzę jak w Boga w Trójcy Jedynego. Natomiast muszą mieć ręce i nogi i no, ja odpowiadam moralnie z całym przekonaniem za treść merytoryczną. Wszystkie wady są ode mnie, wszystkie zalety są od autorów. Może tak to opiszę. Tak jak mówiłem, niezwykle skromny człowiek. Kilkanaście. I to jest przegląd. Jeszcze mnie namawia jeden współpracownik fundacji i mam nadzieję, że w końcu to zrobię, że na kanale fundacji każdy z tych materiałów dostanie osobny filmik. Dla tych, którzy są przyzwyczajeni do słuchania bardziej niż do czytania. To jest przegląd tego, jak się zmieniała właśnie masa upadłościowa po PRL-u i jak się przepotwarzała w coś, co nie ma spójnej doktryny, nie ma spójnej organizacji, nie ma, ma kryzys przywództwa, ma kryzys infrastruktury, ma kryzys kadr i ma kryzys materiałowo-sprzętowy. Także to gorąco polecam. Czyli firma w upadłości. Nie, w upadłości jeszcze nie. Komisarz jeszcze nie wszedł. Inny wariant to jest przykład sposobu myślenia o operacjach wojskowych we współczesnym świecie z podkreśleniem tego sposobu myślenia wojskowego na temat przeprowadzania operacji. Czyli w uproszczeniu trzeba wziąć 9 punktów pod uwagę i jeśli wybieramy te warianty z tej tabelki, którą wojskowi układają, jakbyśmy na przykład Wileńszczyznę odbijali, albo Smoleńszczyznę, albo Berlin, bo tam też kiedyś był książę z Polski, nawet tam rządził. Bierzemy pod uwagę następujące zasady walki. Cel działania, inicjatywę, koncentrację, ekonomię sił, manewr, jedność dowodzenia, ubezpieczenie, zaskoczenie i prostotę. Z tych wszystkich zasad ja chyba najbardziej lubię prostotę. Oczywiście one wszystkie jakoś tam muszą być wzięte pod uwagę, tak? Ale w fechtunku prostota rządzi. No i cel działania, wiadomo, jest podstawą, tak? Ale to w ogóle o tym można by, mam nadzieję, że teraz mówię do Państwa, ale żeby sobie zakodować w głowie, że to jest materiał konieczny na materiał fundacyjny. Tych książeczek zostało... Cała jedna ostatnia. Cała jedna, ta, którą ja trzymam w ręku, potem już więcej nie będzie. Bo następne... Też chyba tak bodniej wymyśliłeś, że w sumie ją też popiszemy. Tak, tak, oczywiście ta jedna przede wszystkim będzie popisana, tak? Te kilkanaście sztuk ostatnich też. Tutaj 30 pi razy oko? No, też już końcówka. Końcówka. Przy czym tą być może wznowimy, a tych już pewnie nie. W związku z czym to będzie już kolekcjonerska wartość tych rzeczy. Tutaj Bezpieczeństwo Polski to są 4 raporty, między innymi właśnie te 2, dlatego już ich nie będziemy wznawiać samodzielnie. Tak jest założenie. Natomiast tutaj jest pierwszy raport fundacji z 2018 roku, którego jestem autorem. I następne 3. Czyli te 2, inny wariant i fotoplastykon i następne... Tabele lotnicze. Tabele lotnicze, czyli na przykładzie jednego rodzaju wojsk, lotnictwa, jest tu przedstawiony sposób myślenia w ogóle o wojsku. Czyli nie tylko mamy schemat, jak wyglądało historia w pewnym sensie, tak, lotnictwa, bo na podstawie tych... ten ładny podtytuł, mapowanie luk w dyskusji o lotnictwie polskim. Jeżeli porównamy znowu z Ludowym Wojskiem Polskim i sposobem myślenia, tym jak spójnie patrzano sprzęt i kadry i organizacja i doktryna, że to się ładnie wszystko zazębiało,
A my mamy od 2010 roku rozjazd tych wszystkich rzeczy, czyli widzimy drzewa, nie widzimy lasu. I o tym są właśnie tutaj tabele lotnicze, które gorąco polecam razem z trzema poprzednimi raportami. Najobszerniejszy chyba raport, tabele lotnicze do tej pory, tak? Mi się wydaje, że chyba nawet... Nie wiem, czy tabele porodówki nie przeskoczyły. Wydaje mi się, że tabele lotnicze jednak są większe. Nie kłóćmy się, jest to detal. natomiast jest to przeszło 100 stron. Tak, no tabele lotnicze. Dlaczego tabele? Dlatego, że tutaj mamy dwie części. Mamy opis i tabele. I gorąco polecam te tabele, zwłaszcza wojskowym, żeby samodzielnie na nie popatrzeć, bo mnóstwo rzeczy z nich wynika. I nie można zarzucić im, że jest to subiektywne spojrzenie fundacji, bo to są po prostu tabele, tak? To jest statystyka. I na niej naprawdę dużo widać. I człowiek, i organizacje powinni się uczyć na własnych błędach. Wynika z tego, że Wojsko Polskie niedługo będzie mistrzem świata, bo jeśli się nauczymy na wszystkich naszych błędach, to będziemy... bardzo najpotężniejszym państwem bez broni masowego rażenia, tak mi się wydaje. Jeżeli wyciągniemy wnioski z naszych błędów. Moja ulubiona teraz tabela porodówki, bo ja jestem przydzielony do akurat tutaj Wojskowej Komendy Uzupełnień. Na CSW. Na CSW, tak, więc to dla mnie było bardzo ciekawe i mogłem skonfrontować to z wiedzą, którą pozyskałem w momencie, w którym byłem przeszkalany do zadań, które mam wykonywać w razie W. Super, polecam, naprawdę. To jest pozycja, która mam wrażenie razem z narracją fundacji, ale jakby to, co ja mówię, to jest troszeczkę publicystyka, oparta jak najbardziej na materiałach w miarę możliwości. I przemawia do części ludzi i mam wrażenie, że to jest taka symbioza, to znaczy ci, którzy wiedzą, o co chodzi, z mojego mówienia wiedzą, że dobrze są wskazywane słabe punkty. Ci, którzy nic nie wiedzą, używając powiedzmy potocznego języka, którego ja używam, bo wydaje mi się, że na tym polega poważna rozmowa, że nie czarujemy się znajomością fachowego języka, tylko chodzi o mówienie takie, żeby każdy zrozumiał. Taka jest moja intencja. Do nich dochodzą rzeczy, które kiedyś by dochodziły przez to, że synowie, czy bracia, czy ojcowie są w wojsku, czy byli w wojsku, a dzisiaj prawie nikt w Polsce nie ma takiego wiedzy i doświadczenia. Natomiast to jest dla średnich, czyli i dla zaawansowanych. Dlaczego dla średnich? Bo średniego nie przekona nawet najlepsza publicystyka, bo już lizną rzeczy twarde i czasami to utrudnia odbiór treści. To znaczy, to tak jest w szermierce, moim zdaniem. Po 20 latach uczenia szermierki i uprawiania, że najlepszym przeciwnikiem jest ten, kto świetnie opanuje wszystkie schematy, zasłony, natarcia, chodzenie. To jest mój ulubiony przeciwnik, bo tak jest skupiony na tym, żeby prawidłowo robić wszystkie ruchy, że nie myśli taktycznie, tak? Nie widzi okazji. I ci średni, mam wrażenie, mają, czy to w mundurach, czy bez, taki kłopot, że nie są w stanie spojrzeć w taki sposób, żeby spojrzeć na ryzyka zagrożenia, tak jak w szermierce, tak? I na okazję. A dla tych, którzy naprawdę są fachowcami w swojej dziedzinie, jest to zebranie, mam nadzieję, że spójne, takie jest moje zdanie, znowu mnóstwo tabelek, danych jawnych, z których wynika ten olbrzymi problem z kadrami w Polsce, który się... będzie pogłębiał z roku na rok. Ale przede wszystkim, którego obecność, myślę, że w jakimś stopniu, dzięki też działalności Fundacji Odarma, zaczął być tematem. To znaczy 2 lata temu, 3 lata temu, to nie był temat, o którym ktokolwiek by rozmawiał. Natomiast dzisiaj z jednej strony te przerażające braki w tabelach mobilizacyjnych krzyczały w sztabach, a z drugiej strony my publicznie o tym mówiliśmy i dzięki temu troszeczkę
Oficerom łatwiej było powiedzieć coś politykom, bo politycy publicystę to jeszcze sobie chwilkę wysłuchają, natomiast marudzenia oficera to już niekoniecznie, tak? Także tabele porodówki to jest najnowszy produkt, mam nadzieję, że nie ostatni. Fundacja Darma z dziedziny takiej twardej analizy, do którego też gorąco zachęcam, bo możemy tutaj dzięki tej pozycji złamać schematy myślenia. To znaczy, z tego się okaże, że nie jest tak, jak pani minister Fotyga mówiła, cytat z pamięci, że w Stanach Zjednoczonych elita narodu idzie do wojska ratunku. Jak ktokolwiek widział amerykańskich żołnierzy szeregowych, ratunku, tak? Ona myśli, że tam elita idzie do wojska. No nie. I właśnie o takich rzeczach między innymi tutaj piszemy, że są pewne schematy formowania wojsk, które są bardzo ograniczone, jak palce u jednej dłoni. Od ponad 2000 lat zawsze i wszędzie takie same. I jeden z tych wariantów trzeba wybrać i po prostu spójnie do doktryny tą organizację, te kadry, to przywództwo, to wszystko musi razem hulać. Taka ciekawostka i właśnie takie drobne zdradzenie też, które tu pośrednio wynika z tej publikacji. W Stanach Zjednoczonych nie ma równości względem prawa oficerów. Są oficerowie do ciężkiej roboty i są ci oficerowie, którzy są po tych nielicznych szkołach elitarnych oficerskich, o których wszyscy wiedzą, że jak on jest podporucznikiem, to tutaj dowodzi tylko po to, żeby chwilę tu podowodził, a chodzi o to, żeby zrobić z niego generała, tak? W Polsce nie mamy takiej kuźni generałów czy pułkowników. W Polsce jest bardzo poważny kryzys w szkoleniu oficerów, co jest tematem może w ogóle na inne spotkanie. Bo okay. Naprawdę warto. Okej. Okay. Jest tego sporo. A jakie są twoje następne plany jako Jacka Hogi, wydawnicze? I tu mrugam okiem, bo trochę wiem. Przygotowywałem, to był ja, a nie fundacja, chociaż no, to się oczywiście przeplata. Pozycję książkową na temat obronności kraju z jednym z wydawnictw krajowych, jak to się ładnie kiedyś mówiło. Rozstaliśmy się w zgodzie, że tak powiem, z przyczyn różnych, które nie muszą być upublicznione. I umówiliśmy się wspólnie na to. I w porozumieniu. Wspólnie i w porozumieniu, że książka powstanie. Książka, która będzie czymś pośrednim pomiędzy lekkością YouTube'a i ulotnością, a raportem. Czyli żebyśmy mieli książkę, w której językiem w miarę potocznym będziemy mówili o ważnych sprawach z obronności. I tutaj od razu mam takie ciche marzenie, o którym też rozmawialiśmy, ponieważ to jest ta jedna noga fundacji, tak? To jeszcze ta druga, czyli dostęp do broni i obronność, dostęp do broni i obrona konieczna. Jeżeli uda nam się zamknąć temat tej książki. Uda tylko, jak tak, Bóg pozwoli. Tak, tak. To od razu na tapecie jest. Siadamy do następnej. Druga książka o obronie koniecznym, prywatnym posiadaniu Być broni. Może, żeby nie mówić na wiosnę, to do lata uda się, żeby książka była dostępna. Pierwsza, czyli obronność. Obronność w wydawnictwie Freedom, no bo to było wspólnie i w porozumieniu. Tak, zgadza się. Jacku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Drodzy Państwo, Jacek Hoga, Fundacja Darma, człowiek orkiestra, no bo oprócz bycia prezesem fundacji to jest bardzo też... źle brzmi, bo jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Nie, to znaczy, że umie robić wiele rzeczy. Nie jest od wszystkiego, umie robić wiele rzeczy. Albo że liznął wiele rzeczy po trochu, a na niczym... A na niczym się nie zna, tak. Być może też, ale od czasu do czasu coś tam upolowałeś, fundacja ma jakieś sukcesy, a ty jesteś ojcem całej wesołej gromadki dzieci i szczęśliwym mężem, więc coś w życiu jednak osiągnąłeś, nie... Już idę do grobu. Tak. Wiesz, ja będę pierwszy. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za te chwile przynudzania, męczenia.
Jacek Hoga, Fundacja Dharma, Tomek Stala, Wydawnictwa Freedom. Do zobaczenia. Do zobaczenia.